Szanowni Państwo, w ostatni niedzielny poranek dotarła do nas bardzo smutna wiadomość z Krakowa. Nie żyje profesor Krzysztof Penderecki. Postać wyjątkowa i unikatowa w naszej kulturze. Z pewnością możemy powiedzieć największy żyjący polski kompozytor. Miałem ten zaszczyt i szczęście móc poznać osobiście profesora Krzysztofa Pendereckiego. Jakim był człowiekiem? W rozmowie dawał się poznać jako osoba niezwykle życzliwa, ale przede wszystkim emanował erudycją, inteligencją i wyjątkowym poczuciem humoru. Z pewnością był bardzo szczery w tym, co mówił, co niezwykle sobie cenię. Tak na dobrą sprawę, największym odzwierciedleniem jego osobowości pewnie są jego partytury. Czyż nie ma w nich oryginalności, pełno przecież również erudycji, ale także szczerości wypowiedzi artysty. Jego refleksje i przemyślenia na temat muzyki, komponowania, sztuki, czy wreszcie otaczającej nas rzeczywistości były niezwykle trafne, ale też właśnie oryginalne. I jestem kompozytorem i dyrygentem, miałem tą możliwość pracy pod okiem profesora Pendereckiego zarówno podczas mojej dyrygenckiej asystentury w Filharmonii Narodowej, ale co sobie szczególnie cenię, podczas mojego udziału w konkursie operowym, kompozytorskim organizowanym przez Teatr Wielki w Łodzi. Tych spotkań na pewno było kilkanaście w moim życiu, ale jedno zapisuje się, jak dzisiaj się okazuje, było to spotkanie ostatnie, zapisuje się w moim sercu w sposób szczególny. Ostatnie spotkanie w czerwcu ubiegłego roku w domu państwa Pendereckich w Krakowie. Zostałem zaproszony na dobre kilka godzin, podczas których oglądaliśmy nagrania moich kompozycji, a także moje partytury. Była to niezwykła lekcja w moim życiu. Jego wskazówki, przemyślenia, refleksje są czymś niezapomnianym. Profesor był bardzo zaangażowany podczas tej rozmowy. Bardzo ciepło wypowiadał się na temat moich kompozycji. Pani Elżbieta Penderecka powiedziała mi, że wcale tak często się nie dzieje, kiedy tak wielki mistrz chwali innych kompozytorów, zwłaszcza młodych. Myślę, że muzyka profesora Krzysztofa Pendereckiego na trwale zapisuje się na kartach polskiej kultury i staje się jej bardzo ważnym filarem. Świeci i błyszczy obok tak znakomitych postaci jak Fryderyk Chopin, Karol Szymanowski i Witold Lutosławski. Cóż mogę powiedzieć na zakończenie? Mistrzu, odpoczywaj w pokoju. Twoja muzyka zawsze będzie w naszych sercach, a my będziemy robić wszystko, by móc ją jak najczęściej prezentować publiczności w kraju i za granicą.